Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Wejdzie, Langstrom, Ekstra. Proszę Państwa, szaryczki w tym roku wygrywają, bo ona akurat nie z tej strony, bo ze strony tamki bardzo ładną Wigilię przyszykowało. I chociaż ja nie przepadam za Wigiliami, praktycznie to ja w to nie wierzę, ale one taki klimat zrobiły, te szaryczki, które naprawdę usługiwały według i w zgodzie z Ewangelią. Proszę Państwa, jaki to temat by nie był, a że to był temat pogański, bo to Saturnalia ku czci narodzin Słońca, a to z tego, że im się okazał Jezus Chrystus jako Słońce. 25 grudnia, przesilenie, proszę Państwa, dnia znowu. No, Uniwersytet Warszawski, ci nic nie powie, ci nic nie podpowie, bo ludzie są zapędzeni w kozi róg. Obchodzą tradycje i zwyczaje, bo im się to podoba. Czy to się Bogu podoba, czy nie, Boga mają za nic. Przecież wiesz, że imię Jahwe wywalili won. Dlatego też Jezus powiedział, że waszym ojcem w takim razie jest diabeł i że wy chcecie spełniać pożądliwości ojca swego, który jest kłamcą, bo wprawdzie nie wytrwał, jest kłamcą i ojcem kłamca. No szatan, diabeł jest ojcem. A ty nie wiedziałaś, że Biblia nazywa go Bogiem nawet? Oczywiście, że małą literą, bo nie jest Bogiem Jehową, ale trzeba wiedzieć, że Bóg się tak nazywa i Słowacki tak wiedział, że się Bóg tak nazywa i napisał Słowacki w Kordianie i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy.